Witam was bardzo serdecznie z tej strony Chrom Midas. No i przed nami kolejny vlog z wakacji, z Władysławowa. Tym razem postanowiłem pokazać wam miejsca, których nie udało mi się pokazać rok temu. Kilka ulic, które również znajdowały się w centrum miasta. Jeszcze tam nie byliśmy wspólnie z kamerą, więc mam nadzieję, że taka tematyka również wam się spodoba. Zobaczycie też, co działo się na ulicach, ile było ludzi i tak naprawdę jak to wszystko wyglądało w szczycie sezonu. Zapraszam. Tak, moi drodzy, i zaczynamy sobie nasz spacer na ulicy Morskiej. Ulica Morska to jest również jedna z takich dosyć głównych ulic we Władysławowie. Także mamy tutaj bar Smakosz, który bardzo wspaniałe jedzenie nam serwował. Oczywiście były tu ogromne kolejki w porze obiadowej, no ale polecam wszystkim bar Smakosz. Jeśli jeszcze tam nie byliście, to koniecznie spróbujcie. No, a my sobie tutaj ulicą Morską lecimy w stronę morza. No widzicie, dużo tak naprawdę jedzenia tutaj się znajduje, dużo pamiątek również. Jedna z takich ciekawszych ulic moim zdaniem, w których możecie coś fajnego jeszcze kupić albo dobrze zjeść. Tutaj też znowu biżuteria, bursztyny, korale, bransoletki, zawieszki, kolczyki. Także też patrzyliśmy, co tam ciekawego można nabyć. Tak sobie nakamerowałem z biodra kawa mrożona. Bokser tutaj po lewo, bar Faraon. Też dosyć dużo jedzenia. Tam okulary. No tak to wyglądało, moi drodzy, w trakcie sezonu. Oczywiście również fragmenty będę tutaj usuwał, bo jeśli chodzi o dźwięk, ponieważ też z Aurą coś tam rozmawialiśmy. No i te warkoczyki, kolorowe warkoczyki, które były hitem sezonu. No i tutaj idziemy sobie dalej deptakiem. Dużo ubrań. Ludzie sobie tam stoją samochodami. Tak wszystko w zasadzie dosyć leniwie. Było jeszcze dosyć wcześnie. Również pluszaki na każdym rogu. Nic nowego, prawda? Reklamy Muzeum Figur Woskowych. Na pewno jedna z takich dość ważniejszych atrakcji we Władysławowie. Po drugiej stronie również okulary, również biżuteria. No i później aż do samego morza praktycznie pamiątki i jedzenie. Także można sobie jakąś smaczną rybkę zjeść. Natomiast postanowiłem pokazać wam akurat ulicę Morską, ponieważ chodziliśmy nią również dość często, no a jeszcze wam jej nie pokazywałem. Można było sobie tutaj na ławeczce przysiąść, odpocząć, co również uczyniliśmy. No i tak to wygląda, moi drodzy. Im dalej, tym tak naprawdę bliżej morza. Morze tam było już za tymi drzewami na horyzoncie. Także jak na środek sezonu, można powiedzieć na taki szczyt, no to ludzi nie było aż tak dużo. No i był to jeden z cieplejszych, jeden chyba z dwóch jedynie ciepłych dni, w których można było coś nagrać, coś pokazać, że te kolory naprawdę były faktycznie takie żywe, nasycone, no bo w inne dni niestety było pochmurno i często padało. Tutaj również taka oaza spokoju, dużo roślinności. Tam był taki plac dla dzieci, gdzie się mogły bawić. Tutaj w tym roku w ogóle ten sklep, który tam widzicie, cześć, ten sklep, który tam widzicie na horyzoncie, pierwszy oczywiście, po prawej stronie, kiedyś miał taki zegar, wyświetlał godzinę i temperaturę. W tym roku tego zabrakło. Szkoda trochę, bo był to taki fajny punkt odniesienia. No bo my oczywiście staraliśmy się nie brać zegarka, często nawet nie braliśmy telefonu, no bo chcieliśmy odpocząć po prostu od tego wszystkiego.
No i zaraz sobie pójdziemy tutaj w lewo, na ulicę Brzozową, z tego co pamiętam. Również bardzo fajna ulica, bardzo ją lubię, bardzo fajnie wygląda, bardzo spokojna również. Dużo pamiątek, dużo jedzenia, dużo ludzi sobie spaceruje oczywiście. No ale myślę, że jedno z takich fajniejszych miejsc we Władysławowie. Ten sklep również ma szeroki asortyment, wszystko tam można kupić. No i co po drodze możecie zjeść? Również, no idziemy tą ulicą Brzozową w końcu. Zobaczcie, jak to wygląda. To już trochę chmurek na niebie. Później się pogoda psuła. No ale ludzie sobie spacerują, odpoczywają. Z daleka od problemów, z daleka od stresu. A to lody, a to gofry. Dla każdego coś miłego. Pełno pamiątek, pełno tak naprawdę pluszaków, pełno kolorów znowu. Po prawej stronie zaczną się znowu kulinarne rzeczy, obiady. Oczywiście pokoje do wynajęcia również na każdym kroku. No, ludzie sobie odpoczywają. Miło było przejść się. No i fajnie z tym gimbalem, że nie buja ten obraz faktycznie. Ale gimbal chyba i tak będzie do sprzedania, ponieważ zajmuje dużo miejsca, jest ciężki, ręka od niego boli, trzeba go stabilizować przy każdym tak naprawdę wyciągnięciu i schowaniu, więc jednak nie jest to sprzęt dla mnie, mimo że obraz jest fajny i płynny, to jednak gabaryt jest zdecydowanie nie dla mnie. Ja lubię rzeczy, które wyciągam z pudełka i działają, a z tym jest za dużo zachodu moim zdaniem. A tutaj pan dość radykalnie stara się swoją rację wywrzeć na partnerce. Chciałem przytusić też i... Działaś? Także no, takie rzeczy też się zdarzają, jak widzicie. Tam w prawo były również sklepy, było 4F, było tam Bubble Tea. W prawo, gdzie się tam można było skręcić. No i dochodzimy praktycznie znowu do pamiątek. Tutaj za chwilę też Żabka będzie. W Żabce było o dziwo sporo taniej niż w innych takich sklepach. No powiedzmy monopolowych, no ale wiadomo, że też tam były warzywa. Można było kupić pomidory, czy paprykę, czy ser jakiś, czy szynkę. No to w Żabce było zdecydowanie taniej. No i ta ulica Brzozowa dochodzi również do Alei Gwiazd. Zaraz zresztą sobie to zobaczycie. Tutaj im bliżej Alei Gwiazd, tym więcej ludzi. Bardzo podoba mi się sposób, w jaki światło tutaj świeci, ponieważ chowa się ono za budynki. Było to, z tego co pamiętam, już popołudnie. Także dochodzimy znowu do jedzenia. Tutaj w tym miejscu już zawsze zaczynało fajnie pachnieć. Były tam kebaby, były tam oczywiście różne dania z rożna, również ryby. Można było sobie tam ładnie zjeść. I zapiekanki, i frytki, i tak naprawdę no, wszystkie dobre i niezdrowe rzeczy. No ale jak to nad morzem, warto sobie dać przyzwolenie wtedy na takie atrakcje. Jedziemy w końcu raz w roku. No i sporo ludzi, dochodzimy do Alei Gwiazd. Aleja Gwiazd Sportu, która ciągła się właśnie z lewej strony, no a tam już widać morze. No i tak to wygląda. No jak tam? A tutaj jeszcze inna ulica, też taki deptak, którego wcześniej też nie pokazywałem. Nawet nie pamiętam, jak ta ulica się nazywała, szczerze mówiąc. Ona też odchodziła od Alei Gwiazd. No ale pokazuję wam, co tam mniej więcej można było znaleźć. Po lewej stronie również te wind spinnery, czyli te takie iluzje kręcące się na wiatr albo na akumulatorki. No i te obrazy 3D. Pani niepocieszona, że kameruje. Szkoda. No ale musi tam siedzieć. My sobie zwiedzamy, chodzimy, odpoczywamy. Co się nie dziwię. Nie podoba się, że nagrywam, patrząc pod czoło. Można było puścić lot, to również
kupić sobie pamiątki, widokówki, magnesy, biżuteria na każdym kroku i ubrania, i jedzenie. No i jak to nad morzem, no jak to nad morzem. Wbrew pozorom powiem wam, że gdy tak nagrywałem to, to na tych ulicach nie wydaje się aż tak dużo ludzi, jak było w rzeczywistości. Zastanawiam się, z czego to wynika. Może właśnie z takich akurat pór, jakie wybraliśmy do nagrania. Ale no, ludzi było bardzo dużo we Władysławowie w tym roku. Zresztą będzie też ujęcie na plaży, no to sami sobie zobaczycie, ile tam było faktycznie ludzi. No, może faktycznie pojechali na tydzień i korzystali z pogody. Jak było odrobinę cieplej, to raczej nikt po mieście nie chodził, tylko na plaży. No i tutaj już ujęcie na plaży. Postanowiłem również nagrać taki spacer plażą, abyście sobie mogli zobaczyć, jak plaża wygląda w sezonie 2021, bo byliśmy pod koniec lipca i na początku sierpnia. Także no, jeden z dwóch tak naprawdę pięknych dni, które nadawały się do opalania. No ale tak jak mówiłem, my nie jesteśmy fanami opalania, bardziej zależało nam na tym, aby sobie pochodzić, powdychać jod. No i tak naprawdę też nagrać coś dla was. Z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję mojej kochanej Aurze, że miała tyle cierpliwości, no, że pozwoliła mi nagrać, że była moim takim wiernym towarzyszem, wiernym kompanem w tych moich spacerach z kamerą, że nie zniechęcała się, bo pogoda była jaka była, a gdy był cieplejszy dzień, no to ja chciałem nadrobić te zaległości i nagrać jak najwięcej. I jak widzicie, sporo ludzi wygrzewają się. Motoróweczki sobie płyną. No i ludzie cały rok czekają na to tak naprawdę, żeby znaleźć się w tym miejscu, no bo to przecież morze to jest główna atrakcja, nie miasto, nie pluszaki, nie te kolory bijące z każdego rogu ulicy, tylko morze, tylko piasek. No, zmierzamy sobie tak na spokojnie, bardzo taki relaksujący spacer. W ten dzień w ogóle też pogoda nie była zbyt ciepło, nie było też zbyt ciepło, nie było zbyt zimno, było tak optymalnie, bym powiedział, no bo ten rok no to przyzwyczaił mnie raczej do takich temperatur, których raczej bym nie chciał, raczej takich upalnych. Natomiast no, nad morzem nie jest to aż tak odczuwalne, jest wiatr, morska bryza, sporo ludzi, prawda? No i kolorowe parawany. Fajnie. Polskie morze ma w sobie na pewno dużo uroku. Może się to podobać. I ja mimo tego tłumu, mimo tych wszystkich pamiątek, to tęsknię za tym miejscem. Myślę, że tam jest takie życie beztroskie. Każdy tylko sobie myśli, żeby sobie zjeść, żeby się napić, żeby się wyspać i się cieszy życiem z daleka od pracy, z daleka od problemów. Nikt o tym nie myśli. I to jest fajne miejsce na to, żeby się odblokować, aby powdychać powietrze, wspaniałe powietrze, które jest tak piękne tylko tam, tak rzeźkie, szczególnie z rana na wschodach słońca. A czosy! Orzeszki w karmelu! Popcorn! No, można kupić kukurydzę, można kupić różne inne przekąski. Co tam jest to?
No i tutaj powrót, też takim wejściem nieco innym, jeszcze go wam nie pokazywałem, dlatego postanowiliśmy również tutaj wrócić. Niedługo zobaczycie wieżę widokową, również sporo jedzenia, sporo pamiątek, no jak i wszędzie. Wygląda to fajnie, tutaj też dobre jedzenie, słyszałem, że jest, gdzie ten pirat stoi, gdzie te takie okrągłe okna. Nie sprawdziliśmy tego, ale wiem, że niektórzy bardzo polecali. Także no zobaczymy, może nam się uda jeszcze kiedyś tam zjeść. Chociaż ryb mamy pod dostatkiem w tym sezonie. Myślę, że już w tym miejscu sobie zakończę. Posłuchajcie sobie jeszcze odrobinę dźwięków otoczenia. Skromna. Nie? Niewinna. I dziękuję wam za wasz czas. Do usłyszenia niedługo. Tu jest po plaży. Co tu dużo mówić. Zapiekanki.